Co uważacie na przykład o Wardędze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatora. No kurwa, to jest najlepsze ja pierdolę w historii internetu. Ja muszę się oficjalnie przejść do pokoju. Oj, ty kurwa, to było takie dobre. Tom, zobacz Wardęgę. Jakiś czas temu Wersow splagiatowała zdjęcie innej influencerki. Gdy widzowie zaczęli jej wytykać to, że nawet jej nie oznaczyła, ta nagrała film, który miał ją oczyścić. Niestety popełniła w nim sporo błędów, wybuchła drama, a na Wersow spadła spora krytyka. Jednak po 2 miesiącach Weronika postanowiła się w końcu odnieść do sprawy. Robi z siebie niewiniątko. Jest to po prostu zbieg niefartownych zdarzeń. I twierdzi, że zmanipulowałem swój materiał, montując go tak, by Wersow wypadła w nim jak najgorzej. Naprawdę, wybrał takie momenty, że wyszłam na najgorszą, bardzo niefortunnie dla mnie poskładał. Co uważacie na przykład o Wardędze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Przecież argumenty, jakich użyłem, pochodzą właśnie z komentarzy pod twoim filmem. I to właśnie twoi widzowie jako pierwsi... zauważyli, że kręcisz i kłamiesz. Ja to tylko zebrałem w całość. W tym materiale udowodnię, że Wersow nie wyciągnęła żadnych wniosków i dalej paskudnie kłamie. Gdy wybuchła afera, Weronika była bardzo zaskoczona, że odwzorowała zdjęcie 1:1, a ktoś zarzucił jej plagiat. W ogóle nie myślałam, że ktoś mógłby się do tego doczepić, że wiesz, zrobię zdjęcie odwzorowane 1:1. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. No przecież to jest właśnie definicja plagiatu. A wiecie, co jest najlepsze? Weronika studiowała prawo. To studentka prawa jest. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. Jesteś strasznie inteligentną dziewczyną, jednak na maksa chyba. Wydaje mi się, że najbardziej inteligentną dziewczyną, jaką poznałem. I co jest śmieszne, na kurwa, zawsze mnie bawi ten urywek. Wardęga, przestań go wykorzystywać. Kod Wardęga w swoim filmie mówi, że jej nie oznaczyłam, a ma dodane jako podstawę zdjęcie, na którym jest oznaczenie. Weronika, ty serio nie rozumiesz, o czym był mój film? Tak, oznaczyłaś osobę, od której ukradłaś pomysł, ale dopiero po tym, gdy wybuchła drama, bo chciałaś ratować tyłek. Sama się do tego, że oznaczyłaś dopiero po komentarzach ludzi, przyznałaś. Ja komentarze o tym, że powinnam ją oznaczyć, zobaczyłam dopiero po 6-7 godzinach od dodania tego zdjęcia. Gubisz się w zeznaniach. No ale dobrze, uznajmy, że każdy popełnia błędy. I jak Weronika mówi, wyciągnęła już lekcję i więcej go nie popełni. I wiem dobrze, że już mam z tego nauczkę. Teraz na każdym razem niczym dodam zdjęcie, niczym dodam jakikolwiek komentarz, przemyślę go milion razy, niczym go dodam. Czy teraz już Weronika oznacza kradzione pomysły na zdjęcia? Sprawdźmy. Pomysł na zdjęcie skradziony od Wolfie Cindy. Brak oznaczenia na zdjęciu... Okej. Dodatkowo Wersow wykorzystała pomysł na zdjęcie w odcinku na YouTube, który miał ją oczyścić zarzutów o kopiowanie cudzych pomysłów i zarzutów o nieoznaczenie autorów. Ale to też nie powodowała się, bo znaczy się autora pomysłu. I brak oznaczenia w opisie. Pomysł na zdjęcie znowu skradziony od Wolfie Cindy. To co, ona kurwa wszystkie po... wszystkie tej zapierdala? Znowu brak oznaczenia na zdjęciu i brak oznaczenia w opisie. Co więcej, Weronika tutaj, na tym zdjęciu, zrobiła lokowanie firmy kosmetycznej. Ukradłaś cudzy pomysł, nie oznaczyłaś autora i jeszcze na tym cudzym pomyśle zarabiasz? Czy ty, dziewczyno, serio nie masz godności? To serio, powinnam ją oznaczyć, co jest grane? Gdyby ta firma zgłosiła się do agencji w celu wykonania zdjęcia promocyjnego, część wynagrodzenia otrzymałaby osoba odpowiedzialna za wymyślenie koncepcji zdjęcia. Czy ty odpaliłaś autorce część wynagrodzenia? Czy wiesz, że to, co robisz, to przestępstwo, bo zarabiasz na cudzej własności intelektualnej? Jesteś aż tak mało kreatywna, że nie potrafisz nawet postu sponsorowanego wymyślić sama? No, nie fart chciał, że nie wpadło mi do głowy, że należałoby Wolfie Cindy oznaczyć. Zabawne jest to, że nawet po 2 miesiącach Weronika dalej nie potrafi przeprosić. To nie ona zjebała, to nie fart tak chciał. Niefortunny zbieg okoliczności. Jest to po prostu zbieg niefartownych zdarzeń. Przestań składać na niefart czy zbieg niefortunnych zdarzeń, bo jedynym winowajcą jesteś ty. I sama dobrze wiesz, że plagiat jest karalny, dlatego... Tu splagiatowała Natsu. Dzień dobry.
Wkurwiłem się teraz. Boisz się nazwać rzeczy po imieniu. Plagiat to jest naprawdę bardzo duże wykroczenie. Ale znowu kłamiesz. Studiując prawo doskonale... Nie, dobra, żartuję. Chuj w nich wszystkich. Wiesz, że plagiat jest przestępstwem, za które grozi nawet pozbawienie wolności do lat 3. Jeśli kopiujemy czyjąś pracę 1:1, to jest to już traktowane jako przestępstwo. Że wiesz, zrobię zdjęcia uzurowane 1:1. To, co Weronika mówi dalej, to już woła o pomstę do nieba. Wersow raz w tygodniu każe swoim pracownikom przygotować zestaw cudzych fotografii i Weronika na wspólnym spotkaniu wybiera, które będzie plagiatować. I właśnie w ten sposób doszło do tej niefortunnej dramy. Asystentka pokazała jej cudzy pomysł na zdjęcie i Weronika jak gdyby nigdy nic ten pomysł ukradła i wrzuciła jako swój. Adę od początku przygotowywałam, żeby co tydzień w poniedziałki przygotowywałam mi prezentację z Inspo, czyli z zdjęciami z Pinteresta, modowymi. Okay. Wiecie, takimi po prostu gdzieś tam coś jej wydaje, że mogłoby do mnie pasować. I właśnie w tym Inspo znajdowało się zdjęcie Wolf i Cindy. I to jest ogromny problem, że ona o procesie kradzieży cudzej własności intelektualnej mówi, jakby to była całkowicie normalna rzecz, jak pójście do sklepu. Nawet zrobili sobie na ten cały proceder nazwę Inspo. I właśnie w tym Inspo znajdowało się zdjęcie Wolf i Cindy. Szczerze mówiąc, nie przyszło mi do głowy, że to zdjęcie może być potraktowane jako plagiat. Tego nikt się nie spodziewał! Prawdziwy festiwal kłamstw zaczyna się, gdy Wersow opowiada o swoim filmie. Wersow twierdzi, że cała drama ją zaskoczyła, że film nagrała wcześniej na zapas i była bardzo zdziwiona, gdy po publikacji wybuchła drama. Ja nagrywałam film na zapas i ja nie uważałam, że coś jest z nim nie tak. To nagle wychodzi to za 2 tygodnie i nagle dostajesz zonga, że wiesz, że ludzie do ciebie przyczepili. Jak mogłaś nagrać ten film na zapas? Że niby wypuściłaś go po 2 tygodniach? Przecież opublikowałaś go 5 stycznia, a nagrywałaś go 3 stycznia, bo na komputerze było widać datę. Nie miałaś go nagranego na zapas. Nagrałaś go, bo zostałaś złapana na plagiatowaniu i chciałaś się wybielić. Następnie Weronika twierdzi, że film nie miał na celu oczyszczenia jej wizerunku, a kradzione zdjęcia w ogóle nie miały być częścią filmu. Twierdzi, że to ludzie źle zrozumieli, co poetka miała na myśli. Zapytałam się widzów, jakie kolejne zdjęcia gwiazd powinnam odwzorować i że nagrywam z tego odcinek. Nie przewidziałam, że ludzie mogą to odebrać jako łączenie. Jako łączenie przez ten komentarz. Nie przewidziałaś? Przecież gdy ludzie zarzucili ci plagiat, to wrzuciłaś nawet specjalne story i napisałaś tłumaczenie, że nagrywam z tego odcinek. A żeby nikt nie miał wątpliwości, to założyłaś właśnie to plagiatowane zdjęcie, dobitnie sugerując widzowi, że jest częścią projektu. W tym odcinku nie powiedziałam, że ja tamto zdjęcie nagrywałam w momencie, kiedy nagrywałam ten odcinek też. W żadnym momencie nie podkreśliłam, że ja tego samego dnia robiłam tamto zdjęcie. No jak to nie podkreśliłaś? Przecież specjalnie w swoim materiale mówisz, że posegregowałaś zdjęcia i teraz pracownik będzie je obrabiał, sugerując widzowi, że skopiowane zdjęcie było robione na potrzeby odcinka. Na razie będziemy wybierać zdjęcia, no a później Łukasz bierze się za obróbkę. No i wylądują one już u mnie na Instagramie. Dziewczyny odwrotnie. Edycja, przekształć. To właśnie zdjęcie twój pracownik przygotowywał. W żadnym momencie nie podkreśliłam, że w tym odcinku nie powiedziałam, że ja tamto zdjęcie nagrywałam w momencie, kiedy nagrywałam. Czy ty w ogóle, dziewczyno, oglądałaś swój własny film? Czy serio tak trudno jest przez 2 miesiące przygotować spójną wypowiedź? Dalej Wersow stosuje już klasyczną manipulację, bo stawia się w roli ofiary i twierdzi, że przez całą dramę nie mogła w pełni cieszyć się wybiciem 2 milionów subów. Dlaczego ta cała drama wpłynęła na mnie negatywnie? Dlatego, że ja wtedy wbijałam swoje 2 miliony na YouTubie. Ze mną się nikt nie cieszył. Ekipa, powiem ci szczerze, że akurat w tamtym momencie trochę się zawiodłam. I że dziewczyny z ekipy złe, bo jej nie wspierały podczas dramy. Że dziewczyny zawiodły Weronikę. Dla mnie to była mega przykra sytuacja. W kontekście, dajmy na to, dziewczyn, wiesz, to gdzieś tam czułam na plecach, że w momencie, kiedy ci się noga powinie, to już nie jest tak super kolorowo i musisz sobie z tym poradzić sama. I poradziłam sobie sama, ale... Może to właśnie dobrze o dziewczynach świadczy, że gdy okłamujesz ludzi i manipulujesz dziećmi, to nie klepały cię po pleckach, tylko wyraźnie pokazały, że twoje zachowanie było złe. Tak właśnie powinien zachowywać się prawdziwy przyjaciel, że gdy robisz coś źle, to ci to pokazuje. Trochę się zawiodłam. Najlepsze jest to, że na 8-latki ta tania manipulacja działa. I mimo tego, że to Wersow splagiatowała zdjęcie, to po 2 miesiącach od zajścia to Murcik, Fusialka i Marcysia są tymi złymi, bo nie klepały Werki po pleckach. Mega mnie rozczarowało zachowanie dziewczyn w stosunku do Wery. Widać, że Marta i Marcysia są to... Strasznie szanuję Werkę, jesteś świetna, prawdziwa, świetnie sobie radzisz, trzymam kciuki za dalszy rozwój. Prowadzący są super, ładnie, naturalnie prowadzą całą rozmowę. Mega miło was się ogląda. Uuuu!
Ja pierdolę. A wiecie, co jest zabawne? Że jakby 2 miesiące temu publicznie powiedzieli: Weronika, jesteśmy z tobą, to jeszcze to ludzie by mówili, ci sami ludzie, którzy teraz krytykują, dziewczyny z ekipy, to by było: kurwa, przecież widzicie, że odjebała, nie wstyd wam wspierać oszustkę, a teraz po kilku miesiącach: halo, jak tak można, wy kurwie jebane, proszę wspierać Weronisię. ...zachowało zachowanie dziewczyn w stosunku do Wery. Widać, że Marta i Marcysia są toksik. Wtedy widać, zwłaszcza po Marcysi, Kasia wydaje się mega sympatyczna. Wera bardzo szczery wywiad przeprowadziła i to się ceni. Ambitna, pracowita baba i kobieta sukcesu. Oj kurwa, szczery. Wtedy widać to zwłaszcza po Marcysi. Zawiodłam się strasznie na Marcie. Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, czy Wersow to moralna osoba, to Weronika Sowa postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Kilka dni temu youtuber Konopski opublikował film, w którym pokazał dowody, że Wersow po tym, jak jakaś firma zapłaciła jej trochę srebrników, to z uśmiechem na twarzy naciąga swoje młode fanki, wciskając im wybielacz do zębów za około 180 zł, który tak naprawdę jest wart 8. Kogo jest to produkt, który ja używam do wybielania zębów? Na dodatek okłamuje je o działaniu produktu, bo nie ma żadnych badań, że produkt wybiela zęby. Dzięki czemu on właśnie wybiera zęby. Im częściej stosujecie ten produkt, tym będziecie z czasem bardziej dbali o to, żeby wasze zęby były wybielone. Za to dentyści przestrzegają, by go nie używać, bo można zniszczyć sobie zdrowie. Dlatego firma opłacająca Wersow już zaznaczyła w regulaminie, że nie ponosi odpowiedzialności, jeśli jakaś 8-latka zniszczy sobie zęby i dziąsła. Ja ten produkt stosuję, szczerze mówiąc, około 3 razy w tygodniu, wtedy kiedy mam czas. Wersow wciska widzom, że tego... Tak szczerze? Weronika? Proszę pokazywać, jak go stosujesz 3 razy w tygodniu przez najbliższe parę miesięcy. No chyba, że jesteś kurwą jebaną i... No chyba, że jesteś kurwą jebaną, która dostała tutaj pana pieniądza i w sumie ma wyjebane. To jest też niesamowite. Ludzie chodzą kurwa i wydają potężne pieniądze u dentysty i na jakieś popierdolone rzeczy. Nakładki kurwa, koronki, licówki kurwa, a potem chodzą i mówią: tak, to wszystko jest przez ten produkt za 40 zł. No. Wspaniałe to kurwa jest. Wspaniałe to jest. ...tego produktu używa na co dzień. Nigdzie nie mówi, że jest to reklama. To, że... No właśnie, teraz jak będziesz w tym miejscu, to sprawdź, czy na co korzysta. Też to reklamowała? Ty, jest tutaj. Julia Kostera, Ola Nowak. Że w tym samym czasie podobne story wrzuciły inne influencerki, to oczywiście przypadek. Nie oznaczając współpracy, studentka prawa po raz kolejny łamie kodeks. Weronika świadomie zataiła... Ciekawe, zapytam. Pewnie mi nie powie. No co też to reklamuje, ale no wiesz, no to, tak samo, to jest taki sam brak, kurwa, nieważne, czy to jest wers... Nie wiem, bo wy też czasami myślicie, że ja kurwa kogoś nie lubię. Nieważne, czy to jest Ola Nowak, czy to jest Julia Kostera, czy to będzie moja stara. Jeśli kurwa wciskają coś, co ci kurwa rozpierdala szczękę, no to kurwa jest to kurewskie zachowanie, no. Nie oznaczając współpracy, studentka prawa po raz kolejny łamie kodeks. Weronika świadomie zataiła informacje o współpracy, by skuteczniej wciskać produkt dzieciom i na nich zarabiać, no bo przecież nie pogardzi prowizją za kod zniżkowy. Umiemy robić papier. Widzowie Wersow to głównie młode osoby, które widzą w niej idolkę i ufają w jej szczerość. Chętnie kupią wszystko, co poleca. Serio, moja inspiracja właśnie to była Wersow. Jest to idealny przykład, jaką osobą jest Wersow. Wystarczy wpisać w Google, co to za produkt, by od razu znaleźć... Czy węgiel aktywny skutecznie wybiela zęby? Nie ma badań naukowych dotyczących skuteczności tej metody. ...znaleźć informacje o tym, że nie ma żadnych badań potwierdzających jego działanie. Ale Wersow ani jej sztab się nie pofatygowali. Bo co to Wersow obchodzi? Ważne, że wpadło kilka dodatkowych tysięcy. To nie pierwszy raz, kiedy Wersow wciska swoim odbiorcom głupoty. Jakiś czas temu bajerowała dzieciaki, że picie energetyków zadba o naszą kondycję. Ja, Blaka, piję na co dzień, zadba o naszą kondycję. Swoje... Oj, ty, ja się kurwa napiję.
Ojojojojoj. Ty, a może kurwa... Ty, to nie wiem... Dogadajcie się z jakimś lokalnym dealerem. Sprzedawajcie mefedron, kurwa, przez Instagram, czy jakąś inną polską krajóweczkę. Też można jakiś ładny slogan. Jakiś ten... Od kiedy biorę fetę, jestem mniej zmęczony. No. Why not? Swoją drogą to bardzo ciekawy biznes. Kupujecie na AliExpress produkt za 5 zł, nawet nie zmieniacie pudełka, ja to mówiłem, a samą naklejkę, płacicie Versov, by wciskała produkt małym dziewczynkom i sprzedajecie go 20 razy drożej. Brawo Versov! Pewnie za 2 miesiące dowiemy się, że z tą całą współpracą to był jakiś niefart. Jest to po prostu zbieg niefartownych zdarzeń. Co uważacie na przykład o Wardędze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatyna. No kurwa, to jest najlepsze ja pierdolę w historii internetu. Ja muszę się oficjalnie przejść po pokoju. Oczy chuj. Ojojojojoj, ty kurwa, to było takie dobre. To było kurwa za mocne, muszę to jeszcze raz zobaczyć. Fartownych zdarzeń. Co uważacie na przykład o Wardędze? Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatuje, wciska dzieciom, że energetyki poprawiają kondycję, wciska dzieciom skam, który według specjalistów naraża zdrowie i ona może spać spokojnie. Ale ja, że to nagłaśniam, to już krzywdzę internet. I Versov zdziwiona, że ja w ogóle zasypiam. Nie mogłabym spać spokojnie, ja bym nie mogła... Kumacie to? Freeze, jesteś naprawdę moim bohaterem, że wytrzymujesz to na co dzień. W ogóle to ciekawy sposób myślenia. Wiecie, to nie jest wina influencerek, że reklamują skam, to wina Konopskiego, że to nagłośnił. To nie jest wina Versov, że splagiatowała inną instagramerkę. To Wardęga krzywdzi internet, bo o tym nagrał. Czy uważacie, że ta osoba na przykład krzywdzi internet? To kanały komentarii są złe, bo przeszkadzają porządnym influencerkom robić przekręty i reklamować skam. W momencie, kiedy ty jesteś w 100% fair, a ktoś robi z ciebie jakąś negatywną postać, to nie odnoś się do tego, bo po prostu tylko i wyłącznie napędzisz mu zasięg niepotrzebnie. Versov na pytanie, dlaczego milczała 2 miesiące i nie odpowiedziała na dramę od razu, twierdzi, że nie czuła się winna i że nie chciała mi nabijać zasięgów. Weronika, ty się tak nie bój, że ja się na tobie wybiję. Jak spojrzymy na statystyki wyświetleń 10 ostatnich odcinków i wyciągniemy średnio, to wychodzi, że Wataha ma większą oglądalność od ciebie. Dodatkowo z naszej dwójki to myślę, że akurat ja sam zapracowałem na swoje zasięgi i to zanim ty w ogóle pojawiłaś się na platformie. Za to ty, z tego co pamiętam, sama nie za bardzo potrafiłaś zdobyć upragnioną popularność. Całą swoją obecną pozycję zawdzięczasz Freeze'owi. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści. Wataha nie gryzie, Wataha pożera. Już jestem w tym biznesie weteran. Gdzie to było? Muszę to jeszcze raz zobaczyć. Był jakiś niefart. Ja bym nie mogła być taką osobą. No ja pierdolę. Laska plagiatuje, wciska dzieciom, że energia... Ojojoj.